Uzbrójmy się. Lasso. Mhm, dobry, mocny porwus. Rewolwer 1, rewolwer 2, nóż, maczeta, tomahawk do rzucania, lampa, lornetka i wędka. Mamy wszystko. Okej, okay, wędka do plecaka. Dobra, je. Idziemy teraz do rusznikarza, a potem do salonu kupić sobie jedzenie na wynos. Dzień dobry. Słuchaj, panioczku, coś taniego i sycącego. Szlugi mam, dobra, jajka z bekonem na początek. Ono tu na chwilę. Jakie ono, co chcesz? Widzę, że masz fajne jedzonko, ale jak żeś będziesz głodny, to mam też coś innego fajnego. Chodź tu zabij. Co pan tam ma? Chyba chcemy laskę mu zrobić. To im to smakuje i do jedzenia, i po jedzeniu. I lubią to i młodzi, i starzy. No ale pan tu mnie nie wykiwał, mnie. Ja... Nie wykiwam pana, słuchaj. Młody, masz dwie dychy? Dwie dychy, no... Słuchaj, nie. Inaczej. Pierwsze za darmo, a później do mnie wraca. To by było dobre. Ja bym przetestował sobie i ten. A co to jest za jedzenie? Polecaj mnie kolegom. Mówię na to proszek czarodzieja. Proszek czarodzieja? Tak, kniknij sobie. Masz, mam chaj. No ale ja teraz? No. No jak, fajne? No, fajne. Słuchaj, jestem pewny, że wrócisz do mnie po więcej. A jak pana znajdę? Jak pana znajdę? Jak słuchaj, się pan... będę tutaj w okolicy. No dobra, a jak się do pana zwracać? A mów do mnie pucybut. Pucybucie, dobrze panie pucybucie. No, tak. Bardzo pyszne to było ten proszek. Słuchaj. Masz kolegów? Mam. Masz dwie dychy? No mam $20, ale to jest na jedzenie, wszystko dostałem na dzisiejszą pracę. Słuchaj. Nie mogę tego wydać na takie rzeczy. Dostajesz ode mnie kolejną dwójkę i opchnij to swoim kolegom, a później przejdź po więcej. Dobra, a po ile mam to pieniędzy brać za to? Za sztukę? Ile wezmą, tyle bierz. Ode mnie po dwie dychy. Dzień dobry. Witam. Ale mam też pyszne zupy. Gdyby zupy, pan chętnie, lubię zupy. Ugotuję panu tą zupkę na zamówienie. Moja babka... Proszę państwa, trochę panowie, ciszej. Panowie, trochę ciszej, bo to wszystko na ulicy słychać. Pewnie. Aha. To tak, gdyby był pan chętny na zupę... Kurka, nie wiedziałem, że nas słychać na ulicy, kurwa. Jebane. A to jest chyba nielegalne, co? Za chwilę mam kłopoty. Dobra, dawaj te dwie dychy, kurwa, nie mam co wybrać. Dobra, ale... Proszę, a daj pan jeszcze dwie sztuki tej kokainy. Bywaj. Bywaj. Widzimy się znowu niebawem, kiedy będziesz głodny. Dziękuję. Fajny gość. Szkoda, że nie można było mu zrobić lachy za tego kokainowego zwierza. Szkoda. No dobra, może innym razem. A wy kurwa, jak nie macie co robić, to nie podsłuchiwać. Pucy bud od kokainy w Blackwater. Będę pamiętał o tym gościu. No dzień dobry, może cię podwieźć. Rusznikarz, Blackwater tabagonista, doktor, Gunsmith. Na rachunek. Pewnie. A to nie jest problem żaden, ja zawsze biorę na rachunek. Czała. Ja przecież się z panem rozmawiałem. Czy mogę panu pomóc? A, mam tu umowę strzały do odbioru. A, dobrze, to chyba do tego pana akurat już. Tylko, że ten pan śpi, strzały sprzedaje. Nie ma go? Od strzału? No właśnie śpi obecnie, od piątej. O którą staje, o którą będzie? Od piątej tutaj, prawda? No pan musi chwilkę poczekać. No teraz. Dobrze, to cierpliwie będę czekał, bo tu miałem zamówione takie z dęba, dębowe szczoły. A z dęba? Dęba. Witam, lady. Buenos dias. Buenos dias, muchas noches. Kloczes moje kochone, kurwa, on your broda. Dobra, wypłat gotówki. No tu też znowu trzeba kupić 20. Nawet nie, $30, bo strzały, amunicja. Trochę powydajemy. O, i świta. Panie drogi, chodź. Zobaczcie, te kolejki piękne, ale jest RP tutaj grane. Zobaczcie. Dobrze, Marucha. Jesteśmy chyba gotowi, żeby się przejechać w okolicy miasta, zobaczyć, czy nie ma jakiejś zwierzyny. Jest wczesny ranek, więc małe kurwiska będą jadły trawę teraz. 3, 4... Kurwa, telefon mam z pracy. Jazda, kurwa! Marucha! Marucha! Dobrze, prysz ty kurwy, ty prysz ta! Strzały są. Biły się prosto w jego ciasty kuper. Przecieka. Kurwa, jaki ty jesteś krumpciogmierny, ja pierdolę. Co, Marucha, jedziemy? Kurwa, a!
Au! Nie w tempo! Wszystko dobrze, Marucha? Okej, bierzemy się za zająca. Mierzę. Kurwa, spierdala! Za szybko, Marucha. Poczekaj. Dobra, widzę, że ty jesteś zajechany, kurwa. $6. Piękny zarobek, przyjacielu, dziękuję. On podobny jest do mnie, kurwa, trochę z nosa. $40, $180, a w kieszeni $12. Teraz już trzeba zakupić strzały, kołczan strzał. Zabieram was do sklepu, do różnikarza. Kołczan strzał, proszę, jedną sztukę. Ale pan ma ciekawe tutaj pomalowane rzęsy na zielono. Coś się stało? To jakiś grzybuk? Szybciu? Tak, dzisiaj choroba jest właśnie taka. O, wiem jak jest. Grzybica, kurwa. Lekarza. Może dobrze. Zejdzie do jutra. Dobra, nie zbliżaj się pan. Do widzenia. Zdrowia. Do widzenia. Zagrzypiały, kurwa, brewak. Brewogrzyb. Ma brewogrzyba, ma jebany. No, potem z tego idzie mono w brew, łączy się ten grzyb w jedność. Kurwa, chłopie. Sumie jak chuj. Dobra, i teraz ładuję te strzały. Do kołczanu. Zobaczcie, 25 kurwa strzał w moim woreczku na strzały do chuja pana. Teraz wołam mojego konia Maruchę, guzikiem H. Chodź tu, Marucha! Uszy ma jak dwa chuje sterczące. Kurwa mać! Co ty robisz? Co ty kurwa robisz? No lepiej zajebisty osioł. Dziękuję, twój też jest fajny. Fajnego masz chuja. O kurwa. Spierdalamy. Spierdalamy. On chyba nie chce tak... Chodź, tu się schowamy. Czekaj, piszemy do Montiera. Phil Montier. Wróciłem do... Nie. Witaj, Phil. Kopelat. Co tam słychać? Daj znać, gdzie jesteś. Wiedzę cię. Ukochany, ciasny i zawsze pachnący kurumpciok. Leć, kurwa, gołąbku! Leć, kurwo! Dobra. No i chuj, poleciał. Kurwa jebany się zaciął pod parapetem. I kurwa mać! A nie, jednak poleciał. Poleciał Krzysiek. Dobra. Najedzony, napity, wypity, wygolony, z plecakiem na plecach, jedzenie mam, strzały są, amunicja. Kurwa, myślę, że jakaś piosenka się zaczyna na Spotify'u. To tylko ten pierdolony łosioł. Co bym sprawdził? Ryby, ryby. Zacząć czas, jak nie mam... Jeszcze telegramu, to... Kurwo, jepierdolę, nie da się grać z tym już! Albo zamykasz mordę, albo cię sprzedaję, chuj mnie to obchodzi. Nie byłem na rybach nigdy. Jedyną rybę, jaką ruchałem, to twoją starą flądrę pierdoloną. Kurwa, telegram, łowienie, wszystko naraz, się kurwa nie da grać! A to chyba twoja stara! Jebana, ubrała się w jakiś kurwa ciężki kubrak! I chyba najebała tego kubraka, kurwa, jakiś żel betonowych, kurwa, dociążników! Nie da się tej kurwy wyciągnąć! Aaaa! Rwita ją! Jebana! Kurwa cwana! To chyba sum, albo ryba summo! Kurwa mać, marnuje się w tym internecie. Mógłbym mieć kurwa swój program telewizyjny. Krumcioku, siadaj na Maruchę i przyjeżdżaj do tartaków Annesburgu. Czekam tutaj z Jeffem. Wow! Annesburg! No dobra, lecimy do Annesburga. Siemano, kurwiszczale jebany! A, masz farta dzisiaj. Kurwa! Au! O kurwa. O kurwa! Nie chciałem! Ała! Kurwa, nie po koniu! No nie chciałem, przepraszam, powiedziałem przepraszam! Ała! Kurwa mać! Porzeczkowy sok mi rozpierdolił w plecaku! Ty kurwo jebana! Cię kurwa dojadę za ten porzeczkowy sok! Kurwiorzu jebany! Ale kurwy! Jedna! Chodźcie tu! Kurwa! Napad na świnie! Przepraszam tą transmisję, widzowie. Cicho! Szybko! Zaraz przyjdzie czak. Masz dwóch obróconych za plecami. Ja mu rucham świnia, on nic nie widzi. Jedną zostawię na zmyłę, kurwa. Będzie na nią, że ona wszystkich rozjebała. Klubciok Kills i najlepszy roleplaying na świecie! Zostawcie suba, prime'a! No to się kurwa doigrałaś. Na chuj ci to było? Na chuj ci to było? Udawanie? Wydaje mi się, że stworzenia na serwerze już wytworzyły specjalne umiejętności, że one udają zbugowane, rozumiesz kurwa? Ja idę,
A chuj stoi w miejscu ta sarenka, jestem już, a pewnie zbugowana, a ona tam spocona. Kurwa, nie połapał się, nie połapał się, nie połapał się. No. Marucha! Do mnie! Jest tu kto? Dobra. I no, usmażę i spierdalam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A rzekłbym nawet dobry wieczór, proszę, przyjacielu. Proszę, dobry wieczór, krumpciok. O, robota pali się w rękach. Czekaj, zaparkuję Maruchę. Pewnie. Co tam u ciebie? Nie widziałem cię ze dwa dni. A, Valentine byłem, opowiem ci zaraz. A może ze trzy nawet. Valentine siedziałem, czekaj, zaparkuję go. Marucha, stań tu. Do krzaków. Witajcie, witajcie. A, Valentine się zasiedziałem. Trochę, żem popił dobrego wina, trochę, żem potańcował z pewną brunettą. Brunetta Wilkiplok. Nie znasz jej? Pistema jak słoik, głowę można wsadzić. Ale to już, powiem ci kiedyś przy dobrym winie. Posiedziałem, pobawiłem w pokera, pograłem, trochę pieniędzy zarobiłem, trochę straciłem. A u ciebie, przyjacielu, jak? A, więc u mnie teraz praca w re, można powiedzieć, że popadłem nieco w jedno długi, krumcioku. Jedno długi? Ty? Zakupiłem dwie konnice, wiesz. Wydałem trochę pieniędzy na palnicę. Zajrzałem nie jednej, kurwa, pod spódnicę i się okazało, że firma na pusta. Stary, no. Dobry montier, widzę, że się nie obijasz. A działo się coś ciekawego? O czymś powinien wiedzieć, nie wiedzieć? Coś się podziało? Ojej, powiem ci szczerze, nie wiem nawet od czego zacząć. Nie wiem nawet od czego zacząć, ale tak ja no potem, żebym na tartaku skończył. Powitać, więc, szef. Możesz nam potowarzyszyć się, jedziemy sprzedać się deski do tartaku w, oczywiście, że tak. W Sandenisie i tam możemy udać się na stronę i porozmawiać, opowiedziałbym ci, to mi się podoba. Stało. A Jeff normalnie wygląda jak kawał dwóch Jeff. Masz dwie nogi jak dwa dęby. Rośniesz na drążach, przyjacielu. Ja podziękował. Aż mówię ci, rułem ci matkę. Dobra, ruszajmy. Dobra, ruszajmy. Dobra, no to do Sandenis. Widzimy się. Wiesz, gdzie jest skup drewna w Sandenisie? No oczywiście, że wiem. Tam się zobaczymy. Tam się do zobaczenia. Chuj mam w dupę. Cześć. Drogę do. Oczywiście pewnych rzeczy nie mówię. Sam se dogaduję, żeby wrzucić tu jeszcze więcej absurdu. Sandenis. Bardzo blisko jest, więc bez problemu. Lecymy. Odjechał mi trochę do przodu, Jeff. Będę was eskortował. Będę was eskortował, ale na wszelki wypadek, jakby pojawiła się mafia drewniana. Taki nowy model wozu. No bo udajmy, że nie ma, że są konie i wszystko jest git. Swoje przepracował. Kurwa mać, gdzie jest rzeźnik Lucjan? Kurwa, zamknij tą pizdę, czy nie? Dobra, przepraszam. Pozwolę. Jebany koleś. Trochę się obraził chyba. Bo trzy pizdę, już kurwa dwie godziny jeżdżę i... Kurwa mać, naprawdę już mam dosyć tego. A u was dobra, jak? To co? Porozmawiajmy może. Porozmawiajmy może w salonie, może w jakimś miejscu... Tawerna? Tawerna w takim razie. Tawerna. W naszej tawernie. Pojechać z nim? Dobrze, kurwa, jebaną. Już wychodzi. Wypierdalasz stąd. Chcemy pogadać. Oj, sorry. Opilnuj swojego koleżki, kurwa. Okej? Okay? Wypierdalasz stąd. Już! Już, kurwa, powiedziałem. No. No, no co, no co, no co, no co. No. Wypierdalasz. Na dzisiaj mamy zamknięte. Do widzenia. I co się, kurwa, dzieje? Oj, Krumsioku, co się dzieje? Ale siad jebany, idealnie. Zacznę może od tego miejsca, w którym się znajdujemy. Dobra, jeszcze raz, bo banowałem śmieci. Słucham? Powiedz. Jeszcze raz mi powtórz. Dobrze. Salon, w którym siedzisz teraz, jest nasz. Wow! To widziałem tawerna, to myślałem się, ale teraz oficjalnie już jest nasz, tak? No, w papierach oficjalnie jest na Charlesa, kuzyna Conora. Charles, kuzyn Conora. Tak, miała się z tym zajmować stara Rashplavanda, ale niestety od wielu, wielu dni nie otrzymałem od niej telegramu. Mam nadzieję, że się jej nic nie stało, ale mogła wykorkować. To już miała z 50-60 lat. No, więc musieliśmy znaleźć kogo jeno, żeby podpisał to, że to miejsce. No i akurat mnie przy tym nie było. Dogadali się panowie tutaj z Conorem i z jego kuzynem Charlesem. No i Charles jest właścicielem na papierze, ale mamy pakt nie podpisany. Jeżeli coś odpierdoli albo będzie za bardzo się tutaj rządził... Czyli on jest takim, można powiedzieć, słupem. Tak. Okej, to mi się podoba. A zyski z tej knajpy jakoś mamy? Generuje te zyski to coś? Jeszcze żeśmy jej nie utworzyli, ale będzie generować. Dobrze, świetnie. Fajnie było mieć taki w miejscu, gdzie możemy zapraszać ludzi, wystawiać bankiety, a można zarabiać z tego. Prawda? Do tego trzeba ogarnąć jedzenie, picie, trzeba się zająć albo skupem takich rzeczy, albo wytwarzaniem. Prawda.
prawda? I mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążymy o tym wszystkim porozmawiać. Ja się na prowadzeniu tawerny nie znam. Ja tak samo. Kogoś, kto zna się na tym. Może jakiegoś właściciela salonów w Valentine podpytać, zapłocić może, by powiedział, jak to... O, jak właśnie, to ludzi działa. Z doświadczeniem w prowadzeniu salonów popytamy. Tak jest, jak oni to robią. Można powiedzieć, że my tam lubią w niektórych salonach, na przykład w Rhodes. Popytałbym właściciela, co jest 5 i mógłby nam dać jakiś mały poradnik, jak prowadzić takie kurestwo. O, właśnie. To druga sprawa, Krumcioku. Tak? Też ustalona tutaj przed dniami trzema. Buarma. Chcielibyśmy się tam udać. Na piekielną, tropikalną wyspę. Guarma? Guarma. Ja nie wiem, o czym godzisz. Ja nie słyszałem. Znaczy, słyszałem, że stamtąd banany są podobno, ale to myślę, że to jest jakiś żort. Sumpa, tropikalna wyspa. Wielkie wynże, takie większe niż te, które widziałeś tutaj. Pajunki! Co? Takie, że można by było, kurwa, złapać go w dłoń i cały się do 100 tysięcy rubieży, jak tam się dostać? A mamy sposób na to. I mamy też to wszystko ruskie minione. Dzisiaj, najprawdopodobniej dzisiaj, udamy się do Urzędu Miasta. Prosimy o zgodę na ekspedycję badawczą w celu poszukiwania nowych pszczół. Każdy z nas przebierze się za kogo? Za jakiegoś... No ja będę profesorem Miotkiem. Ty możesz sobie również jakąś postać, jakiegoś doktora wypracować. Okay. Dobrze. Jedziemy wtedy dobrze ubrani do urzędu i prosimy o zgodę. Badacze, naukowcy! I będę badał tam tą zwierzynę, muszę pobrać kilka próbek z papużych, kurwa, skrzydeł. Tak jest. Tak. I to jest oficjalny cel. Nieoficjalny jest taki, że jedziemy tam po kokainę. Kokainę, słuchaj, dzisiaj w Blackwater spotkał mnie taki dziwny gość i dał mi na początku 2 sztuki kokainy za darmo, a potem sprzedał mi za 20 dolców kolejne. Mówił, że... Ile? 20 dolców za 2 sztuki. To dużo? Drogo. A drogo? Za 2? Za 2 to nie, dobra. Czyli dycha za sztukę. Łącznie to mi dał 4 sztuki za 20, więc prawie dobrze mi dał. I on powiedział, że jak będę chciał więcej, to znaleźć Pucybuta w Blackwater i mogę za niego pracować. Pucybut? Pucybut, tak. A, czyli spotkał cię Emmett McGavin, stary pieprzony komunista. Tak? To pierwszy raz go widziałem, ale jego kokaina była bardzo smaczna. No to w takim razie opowiem ci historię i o nim. No. To, co się wydarzyło, dotyczy również jego. Wyobraź sobie, że on rozwiesza plakaty o całym hrabstwie. Blackwater, Rhodes, San Denis, kurwa, nawet i zawiesił na swój penis. Zobaczyć? Ja mam taki plakat. Gdzie tylko jest. Plakaty? Zawiesza, że filmontier, że ścina drzewa, że okradam ludzi, rozumiesz, chłopów, że oni nie mogą ścinać drzew. O tobie tak mówi? Tak, o mnie tak prawi. O. Jakbym wiedział, to bym od razu szczaskał go po twarzy otwartą ręką. Słuchaj. No i dowiedziałem się, że je przebywa w salonie w Tumbleweed. Dni temu dwie. Dwie doby. Dziś go widział Blackwater. I słuchaj, pojechaliśmy my tam, chcieliśmy go zaaresztować. Chcieliśmy go spuścić po prostu w pierdol. Po raz trzeci, bo już 2 razy dostał. Raz na ulicach Valentine, a raz w lesie, kiedy ścinaliśmy drzewa, a ten napierdalał do nas z łuku. Ale tym razem był w towarzystwie szeryfów. I wiesz, co myśmy uczynili? Pogadali z nim. Przedstawił nam swój socjalistyczny plan partii pracy. Po prostu naciąga biednych chłopów, sprzedaje im jakieś bajki, a tam ci oddaje mu wszystkie pieniądze. Szuka tych najgłupszych, szuka tych, z którymi może pogadać, a tam ci mu uwierzą we wszystko. No i słuchaj, no. Przedstawił się jako właściciel salonu w Tumbleweed. Aha. A ja właściciela salonu w Tumbleweed znam. Bo to ty, żen Emmett, tylko że nie McGavin, tylko Brown. I słuchaj dalej. I podchodzę, że ja jedno do szeryfa i mówię, że tamten się podaje za właściciel. Aha. I że to nie jest prawowity właściciel. I szeryf go wziął, zakuł w kajdany, czekał z pół godziny na towarzystwo deputy szeryfów z Blackwaterzu, którzy nie przyjechali. No i wziął go na tego kunia, zawiózł do Blackwater i go przepytywali, kurwa, ze 4 godziny. Ja żem przy tym był, trochę żem się z nim pokłócił, trochę żem się z nim, kurwa, dogadał. W każdym razie poszedł siedzieć na sisikę. Jak najwidoczniej go wypuścili, skoro żeś nim dzisiaj prowił. Ale przy tym wszystkim, powiem ci, wydaje mi się, że odpuści. Powiedział, że jestem zbyt trudnym celem i najprawdopodobniej znajdzie sobie kogoś innego do tego, żeby gawieć mogła, na kimś zawiesić swój wzrok i być czyimś wrogiem. Ale chłop zarobił. Podobno powiedział, że tak, że ma dom za 5000, że biedni chłopi przychodzą do niego, oddają mu połowę jego, swoich zarobków. Może jakiś sekciarz to jest? Tak, no powiem ci, on prawi jakieś, że każdy powinien mieć równo, że każdy powinien mieć to samo mieszkanie, tego samego konia, pierdoli przy poczy.
Socjalistyczna, komunistyczna praca, kurwa, partia pracy? Robotnicza tak. Partia? Kurwa. Kurwa, powiem ci, że dzieje się. Dziki Zachód, całe hrabstwo się rozwija w nadzwyczajnym tempie. I to się działo, mój drogi, w piątek, a w sobotę Rzym, można powiedzieć, trochę pobalował. I tu w salonie, i tu w tawernie, i na łódce, i kurwa, nie było mnie. Nie było mnie w Blackwaterze, nie było mnie w Walentynie. Sophie zginęła. Co? Nie żyje? Sophie nie żyje. Dobrze, a jaką rozjebaliście? Alchemik jej się oświadczył. Co? Chciał sobie kciuka, żeby przyjęła jego oświadczyny. Ponoć był napity bimbrem. No. Popłynęli gdzieś łódką i ją zabele. Kto ją zabił? Zabił ją Clay. Clay! Rzucił ciało gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ale alchemik specjalnie się oświadczył, żeby zbić ją z tropu, tak? To było wszystko ukartowane? To, że tak myślałem na początku. Ale wczoraj przyszedł z pięcioma ludźmi. Kurwa, takimi jakbyś, kurwa, wyszedł na ulicę i krzyknął: halo, potrzebuję pięciu ludzi. Z takimi przyszedł. Okej, dobra, kuma. Wycelował do nas bronią w domu. Co? Alchemik do nas celował? Do was? Tak, i powiedział, że zabiliśmy mu żonę. Ja pierdolę, się podziało. Co teraz? Się kurwa podziało. Ale najgorsze jest tym wszystkim to. Nie rozmawiałem o tym z Klejem. Kurwiłem się, że mnie nie było przy śmierci sobie, przecież jestem hendorzem, to powinienem jej ostatni raz może zawać ten ostateczny cios. Ale przede wszystkim zabrakło tym wszystkim rozwagi i rozsądku. Dlaczegoż to? Dlatego, że Sophie kablowała wszystko Tomasowi Grantowi. Wczoraj. Co? Wszystko mi wczoraj Tomas powiedział. Chciałem Tomasa wpierdolić w jej morderstwo, dlatego wziąłem go na stronę i kazałem Clayowi porobić nam zdjęcia aparatem, że niby on mnie poddał, że niby coś tam ten, że niby grozi. Zdjęcia, kurwa, wyszły piękne, ale widać jedną tam góry, kurwa, i krajobraz. Nie można zweryfikować, kto tam jest na zdjęciach, ale rozmowa była to, że istotna. Sophie kablowała mu ze wszystkim. Przynosiła mu, kurwa, na tacy, może nie posiłek. Pewnie jeszcze mu obciągała. Bardzo możliwe, że mu jeszcze obciągała. Nie wierzę w to. I najgorsze jest tym wszystkim to, że Clay, który zabił Sophie, miał się spotkać wcześniej z nią w Blackwater i o tym wie Thomas. Zapytałem Tomasa, gdzie jest Sophie, on mówi, przecież Clay się miał z nią spotkać, mówiła mi. A teraz Sophie nie ma, a Tomas zacznie kurwa węszyć. Ja mówię: Clay, nie przyszło ci do głowy, Jeno, żeby zmusić, wycelować do Sophie, żeby napisała ostatni telegram, Jeno, do Tomasa, że wyjeżdża? Żeby uciąć wszelkie podejrzenia? Ale nie. I kurwa, może dlatego źle, że mnie kurwa przy tym nie było. Spokojnie, spokojnie. A to mała obciągara, dostała za swoje. Dobrze, żeby nie było, bo ja bym ją przewiercił, bym jej kurwa żołądek. I bym dynamit bym jej wsadził, bym wsadził powietrze. Kurwisko wszystko sprzedawało, a jej wszystko dawałem. Chleb, wszystko, dom jej dałem. Kurwa, jak coś się działo, to jej pomagałem. Jebane, zagrzybiałe kurwisko, bym przekopał kurwa z zagrzybiałym trepem. Kurwa, Spokojnie, Krupciaku, już jej nie ma, to, że. Już jej nie ma, dokonało się i tak dokonać się musiało. Może później nie byłoby okazji, więc może... Ale jak tak można robić? Jak można kogoś oszukać, że się z kimś mieszka, z kimś się gada, rozmawia, na koniu jeździ, a potem komuś się rozpierdala, tak? Prawda? No to usłuchaj tego. Bo Bobby Smolnik... Aha? Napisał telegram, że odchodzi od bandy. Tak jak ci mówiłem, ci ludzie przychodzą, odchodzą. To są jakieś totalne randomy, obciągacze kutasów, ciasto dupę frajery. Dlaczego odchodzi? Słyszysz, Jeff? Żebyś ty nie odszedł, bo będziesz taki. Gdzie? Ja mu odejdę jakoś... Ale wiesz, ten Bobby Smaldi to nigdy w ekipie nie był, to są, wiesz, chłopy, co na kilka dni przejdą, wiesz. Nie do jeby. A dlaczego odchodzą? Jaki niby powód podają? A wiesz co, wydaje mi się, że... Nie wiem, może źle traktowani? Może chcieliśmy, kurwa, za dużo od nich? Że jen od Bobiego pierdolonego $300, kurwa, gdzie ty, Krumpcioku, pracowałeś na to? Ja sam pracował! Jeff pracował! Wszyscy żeśmy na to pracowali. Powiedział tego Bobiego Smaldika, to ja raz w życiu widziałem, może dwa razy. Dla mnie to nigdy nie byli kompanii ekipy, bo to są ludzie, którzy się pojawiają tylko na chwilę i znikają szybko. Z jakąś śmiecie. Kurwa, dobrze, że tak się stało, tylko trzeba... Ale spokojnie, pogadałem z Orduksem i załatwimy bana dla nich. Załatwimy bana. Pewnie, nie ma problemu. Chłop srał się po gacie i się przestruszył tak, że... Wolę odejść i się zaszyć dziś. Jest winien mi pieniądze, pożyczyłem mu. Obiecał, że odda dnia następnego. A dnia następnego już go, żem nie widział. Mało tego, Krupcioku, mało kurwa tego.
Wyobraź sobie sytuację, w której Wanda zamówiła ode mnie, kurwa, drewno i kamienie. Kurwa, ile się działo? Ciąłem to drewno. Załatwiłem kamienie od górników z Tumbleweed, od Meksykańców. Przywieźli nam je wozem, rozpakowaliśmy, załadowaliśmy. A w momencie, kiedy pojechaliśmy do Wandy, okazało się, że był tam już wcześniej Bobby Smoldit i powołując się na moje nazwisko powiedział, że podobno pani Wanda potrzebuje kamienia, a Wanda kurwa nikomu o tym nie mówiła. Także wykorzystał ekipowe info, żeby jeszcze zarobić. No to nie, to gościa już, obiecuję ci, że już go nie spotkasz w tym mieście. O, możesz być tego pewny. Dobrze. Dobrze. Już tu do moderatora pisze. Frajer wyciąga. Banować ich wszystkich. Zjebów się bierze do ekipy jakichś dzieciaków. Wyjebać ich stąd. Dobrze, dobrze. No i co? No i z alchemikiem można powiedzieć, że jest problem. Sześć dni banu mu zostało? Nie, ja mu załatwiam permanentnego bana. Permanentnie go wywalamy. Frajera pryszczatego. Co do miasta wiadą, to zostawiają pogorzelisko. No, to widzisz, dzieje się w mieście. Dlatego trzeba odpowiednio dobierać ludzi. Lepiej mieć skromniejszą ekipę, a bardziej pewną. Bo tak tośmy... Też ja tam tych Bobich nie brałem do ekipy. Oni się po prostu sami przykręcili. Ale trzeba uważnie dobierać ludzi, żebyśmy po prostu... No wiesz, nie nadziali się. Na kurwa... nóż. To prawda. Jeszcze wczoraj... został przyjęty jakiś... czy tam przedwczoraj... Luke Deschamps. Można powiedzieć, że w miarę sprawdzony gość. Zobaczysz, go poznasz. Można powiedzieć, że okay. Się przyczynił, chociaż Clay podjął sam decyzję, żeby go przyjąć. Kiedy ja mówiłem, żeby przeganać to. Z Clayem trzeba też pomówić. Trzeba robić, kurwa, to wszystko razem. Siadać przy ognisku, jak kiedyś. Siadać przy ognisku, kiedyś i rozmawiać. Decyzje. I rozmawiać tak i podjąć decyzję, głosować demokratycznie. Oczywiście nie tak każdy jest. Musi kogoś chcieć, ale jak zostanie przegłosowany, no to bierzemy kogoś, jasne. Ale powiem ci szczerze, takich, ja myślę, że takich jeszcze pięciu jak Jeff by trzeba było. Zobacz, siedzi, nie odzywa się. Głupi, bo głupi, ale kołasze wnosi na. Właśnie tak, drzewa trochę ponosi, robi robotę, naje się. Fajny chłopak siebie, Jeff. Zamknijmy mordę. No, dlatego moim zdaniem powinniśmy... powinniśmy dobierać odpowiednio ludzi, ale wiesz, też jest tak, że po prostu ludzie do nas dołączają, a potem widzą, że tutaj jest ekipa... No, nie jest łatwo, nie? Które trzeba zarobić, trzeba popracować, jest dużo strachu, no i ludzie uciekają, zawijają się, to jest normalne. Tak, ale żeby zawinąć się, to można jeszcze, kurwa, z godnością. Tak, dokładnie, z godnością napisać, kurwa... dziękuję za współpracę, tak. Dziękuję za pomoc, dziękuję tak, za to. Bajcie, siostra mi wzywa, kurwa, jadę do kurwa, gdzieś, albo, kurwa, na wieś, a nie, żeby robić jeszcze pod górkę i do największego wroga kablowuć. Wiesz, ja też nie chcę za dużo oceniać, bo nie ukrywam, nie było mi kilka dni i tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje w ekipie. Więc też nie chcę tak być, surowo nie chcę oceniać każdego, ale jak mówię, moim zdaniem ekipa powinna być zazwyczaj troszkę skromniejsza, ale zbliżona, wiecie, jak żelbeton blisko siebie, czyli no, tak kamień. Tak jest. I jeden na drugim powinien polegać, a nie, że są tajemnice jakie i tak dalej. I że razem powinniśmy wszystko przygodywać. Dlatego dzisiaj... Ale to tak, ten Bobby odszedł, Alchemik odszedł, Sophie nie żyje. Kurwa, to jest za chwilę sam zostanę z tobą w tej ekipie. I będzie mieli Jeffa, co będzie na nas pracował i tak. Będzie nam przynosił jedzenie i pieniądze. Jocie, grydze się podziało. Żeby Clay tylko nie odszedł od nas, bo on jest administratorem serwera. Kto tam będzie, kurwa, respił rzeczy? No. Co? Nie, nic. Ja. No. Nie, to dopiero się zaczyna, tu się nie ma co tego martwić. Proste, no serwer się dopiero rozkręca. Ja tego nie mówię oczywiście w grze. Papuszkę. Ale to papugę mieć? Fajnie, bo... Babuszkę. Babuszkę? Babuszkę. A to, ja bym ruchał papuszkę i babuszkę, nie ma problemu. Jasne. No, ale trzeba pomyśleć tak, trzeba zatrudnić na pewno tutaj barmanów, albo barmankę, jakąś fajną dziewczynę tutaj. Albo zrobić jakiś taki dom chędoży. Wiesz, pijesz wino, idziesz tutaj na zaplecze, a tu na stoliku rozłożona jest, można powiedzieć, koleżanka. Każdy by chciał do takiego domu hendorstwa przyjść w San Denis. Dom hendorstwa? Hendorzy dom, Hendo House San Denis. Słuchaj, to może w takim razie przejdziemy się po mieście, pozaczepiamy jakieś dziewki. No, oczywiście, że tak. To możemy zrobić. I mało tego, dzisiaj jeszcze w planie ta Guarma. Guarma, o której byśmy się wybierali? O której to? Pewnie jakoś wieczorem. No, to ja bym był chętny. Kocz, to jest bezpieczne, trzeba by też ładnie ubrać. Guarma. No, dzisiaj byśmy te pozwolenia załatwili. No, a też tak może być. Pojechali na Guarmę. Zobaczymy. Przebierzmy się. Tak, plecaka zapomniałem.
A to powiem ci, że kilka dni mnie nie ma w hrabstwie i tyle rzeczy się podziało. Głowa to mała. Mnie to jeden dzień nie było już. O kurka wodna. Nie ma sophisticated. Tak jest, no trzeba wprowadzić hierarchię. Starszyzna musi zarządzać, ale jak... Oj, kurwa! Pokój. Cały jestem. Kurwa, osioł! Czyli co, plan taki, że poszukujemy dziewek? Może w Blackwaterze będą jakie, co? Blackwaterze na pewno będzie Valentine, tam najbardziej, można powiedzieć, to największe zagłębie poszukiwaczy pracy. O, to ja bym się, wiesz co, na konkrety nie umówił. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No może między 20-22 gdzieś tak, o, wiesz, szacownie tak, jakoś tak to... Tak, tak, tak. Może jak Ino zaśpię, to po prostu jak będę, to będę, może dać obok. Dokładnie, będziesz, to będziesz, Jeff, nic się nie stresuj. A jak nie będziesz, to po prostu cię wybiemy z ekipy, dostaniesz permanentnego bana na serwerze i tyle, nie? Miłego Jeff. Miłego Jeff. Po prostu cię wypierdolę z serwera, zrobię wszystko, żebyś tu nigdy nie zagrał. Trzymaj się, Jeff. Dobra, lecimy dalej. Ja oczywiście tych rzeczy nie mówię do tych graczy, to są, no ja lubię popierdolić. Ale śmieszne byłoby... Jak... Trzeba by było jeno uorganizować, tą tawernę otworzyć. Tak, i wiesz, dowiedzieć się, co byśmy chcieli sprzedawać, co by tam było do jedzenia, co do picia, i potem te jedzenia, wiesz, tworzyć, w sensie, albo kupować. Albo samemu gotować. Albo samemu gotować. Właśnie szkoda, że tej szalej raszpichale nie ma. Nie wiem, czy ją kiedyś poznałeś. Mam koleżankę w Blackwater, co piekarnię teraz otwiera swoją. Tam chyba nawet w salonie, no. Ona ma jakieś tam wybory, przetwory, kurwa, jakieś takie gnuśne potrawy. Mógłbym z nią pogadać. No, taka wygadana. Kiedyś dużo do mnie gadała pod... Ty ją kojarzysz. Byliśmy pod urzędem. Tak peplała. A, wiem. No to ona. Kart. Tak, co mówiła, co to za pan makieta, co to za spodnie, i ona się co to za lubuje w takich kucharkowych rzeczach. Mogłaby nam pomóc. A może by się tam dogadać, żeby gotowała. Jedź mi ty! Ty, to skoro jesteśmy w Sandelisie, sprawdźmy może jedno, czy ktoś u Conora jest. Gdzie? U rusznikarza. Dobra. U jeszcze jedno plotki ci powiem, jego zużyłem na tartaku. Podobno skupują deski po $3. Na tartaku? Sobie deski. Półprodukt pięknie wyciętych, ładnych kawałków drewna. A ładne kawałki za 2,5 dawali, a teraz podobno to może deski będą do czegoś potrzebne, może coś budują? No właśnie. Po $3? I to ten hałik sprzedaje, ten co wcześniej? Podobno. Czyli skupuje. Podobno tak. Także można by było się zakręcić jeszcze raz, pojechać tam za jakiś czas, zapytać no, tego ja jestem jak najbardziej, no tak, mogę pomóc, siekiera cały czas rozstrzona i gotowa. Świetnie. O, ciekawe, czy ktoś jest u Conora. Powitać, Conora, żeśmy spotkali. Dobry, jest Conor? Nimo, w porządku, przyjedziemy później. Słuchaj, to przy okazji mam na koniu trochę mięsa i skór, skoczmy do rzeźnika. Sprzedam mu to. Będę miał z tego kilka dolarów, to zakupię strzały. A właśnie, jeszcze trzeba rozpytać się, jak te strzały. Tak, kto to tworzy, popytać, no.